Siemaneczko widzowie, jestem FPC9, a dzisiaj po ponad pół roku przerwy wracamy na Warszawę Zachodnią. Jak widzicie, perony 5 i 4 są już pod dachem. I te pierwsze dwa słupy, to wiadomo, to są te X-y. No ale w przeważającej większości tutaj są te w kształcie litery Y. Też możecie zauważyć, pojawiły się nowe poręcze. Wcześniej były jakby takie tymczasowe, ale teraz to są już stałe. Jak dla mnie bardzo ładne są. Tylko wiecie co, nie wiem jak wy, ale strasznie mi szkoda, że zmazały się te żółte linie ze schodów. One się mega przydadzą. No ale niestety, nie wiem co tutaj się dzieje. Na Młynowie nie ma tego problemu, więc nie wiem o co tutaj chodzi, ale mam nadzieję, że odmalują przed otwarciem wszystkich peronów. No i właśnie, jedna z największych nowości, czyli szyby wind, już są całkowicie ukończone. Są nawet ładnie oświetlone. Tu jest część, z której będzie korzystał każdy pasażer, a obok jest część techniczna. Ona będzie tylko dla pracowników, żeby mogli się upewniać, że wszystko jest w porządku. No i bardzo ładnie się prezentują te perony nowe z góry. Tam widzicie, jest kawałek przejścia podziemnego, ale tutaj jakby nie za bardzo widać to. Dlatego pójdźmy sobie na prawą stronę, bo tutaj znacznie lepiej wszystko widać. Tutaj te osłonięte tą, nie wiem jak to się no pokryte czymś takim, to chyba będą schody ruchome, a obok są zwykłe schody. A tutaj widzicie, powstaje nowy budynek dworca. Bardzo ładny jest i jest też niesamowicie wysoki. Dorównuje dachowi samego dworca. No i jest przejście dla osób uprawnionych. Teraz szybki spacerek kładką. No i tutaj jeszcze lepiej widać budynek dworca. Tam zresztą ta część, nie wiem czy to jest połowa, może trochę mniej, ale jak widzicie, ona jest już chyba ukończona. No i dotarliśmy na peron 9. Tutaj jest linia S4 w kierunku Zegrza Południowego. Impuls 2 oczywiście, 45 WEA. No i właśnie, zaraz sobie pójdziemy na peron 9, ale najpierw pokażę jak on odjeżdża. Bo w końcu czemu by nie? To jest film, a nie short. Dlatego patrzcie jak sobie ładnie odjeżdża ta przepiękna bryka SKM-ki. W ogóle SKM ma same ładne pociągi jak dla mnie. Poza 19 WE, one są dosyć brzydkie. No i właśnie, to jest tymczasowe wejście. Nie jest zbyt ładne, ale to tymczasowe, dlatego nie będzie takie na zawsze, więc nie ma się o co martwić. No i powiem wam, że jakby tutaj jest dosyć zimno w tym przejściu podziemnym. Aktualnie w Warszawie są jest jakieś 27 stopni, a tutaj może być nawet, nie wiem, 14? Jakoś tak. No i tutaj jest kolejna winda i tutaj, w przeciwieństwie do tamtych peronów, trwają już testy ich ruchu. Dlatego no, prace są na znacznie lepszym poziomie na peronie 9. Tam były zwykłe schody, nic nowego, przecież zwykłe schody są wszędzie. Ale my sobie teraz pójdziemy jeszcze dalej. Ja wiem, że tutaj ta trasa prowadzi do Alei Prymasa Tysiąclecia, ale nie idziemy, żeby zobaczyć tą ulicę, tylko zobaczymy sobie schody ruchome, które są tutaj przykryte. Na razie nie ma jeszcze tej tutaj poręczy, no ale chyba za niedługo będzie, bo w końcu tak nie mogą wyglądać. No i tutaj widać dosłownie wszystko, zarówno grzybek, jak i budynek dworca, no i przede wszystkim perony. Ten napis Warszawa Zachodnia naprawdę robi wrażenie. W ogóle taka ciekawostka, przy tej zrobionej już części, tam, co prawda nie wiem czy to widzicie, ale tam jest klatka schodowa prowadząca do jakichś drzwi. Ciekawe do czego służą te drzwi i w ogóle co za nimi się kryje. Nieważne. No i tutaj możecie sobie zobaczyć jeszcze schody ruchome od góry. Ja wiem, że widzieliśmy je już na dole. No ale teraz są te od góry. Pełno rusztowań, tutaj nie za bardzo tutaj coś widać. A nie, jednak teraz możecie zobaczyć. Coś tam widać. Są schody ruchome. Owszem. Ja sobie teraz czekam na pociąg do Warszawy Gdańskiej, a my widzimy się za niedługo. Cześć!